Dość niespodziewanie na Caravan Salon 2020 w Düsseldorfie pojawia się hiszpańska marka Benimar, której przynajmniej moja pamięć nie przypomina sobie z ubiegłorocznych edycji. Obok mnie model chyba jeden z najpopularniejszych w gamie właśnie tego producenta, Benimar T0 442, bazujący na Fordzie Transicie, dwulitrowa jednostka pod maską, 170 koni i manualna sześciobiegowa skrzynia biegów. Sam samochód jest naprawdę niewielki, to kompaktowa półintegra mierząca 6,94 metra długości, a więc mieszcząca się w tym limicie 7 metrów. Co mamy do dyspozycji? 4 miejsca do jazdy, 4 miejsca do spania, z tyłu łóżko ułożone w szerz pojazdu, dwuosobowe dla dwóch osób dorosłych, z przodu łóżko opuszczane elektrycznie, z przodu zjeżdżające z poziomu dachu do tego niższego poziomu, tak żebyśmy mogli komfortowo się wyspać. Dwie osoby zmieszczą się na nim również bez najmniejszego problemu. I co ważne, cena. Benimar od zawsze był nieco tańszą marką, natomiast na przestrzeni lat wyrósł na takiego gracza ligi średniej. Ten konkretny model tutaj w Düsseldorfie oferowany jest za nieco ponad 54 tysiące euro. W Polsce będzie to jeszcze nieco więcej, bo trzeba doliczyć niestety ten nasz polski VAT. Natomiast warto zwrócić uwagę, że marka Benimar przeszła też długą drogę do tego, żeby wyglądać i prezentować się tak, jak prezentuje się teraz. Zupełnie nowy wygląd samochodu z zewnątrz, nowe naklejki imitujące takiego trochę taki pęd, taki dynamikę, zwiększające dynamikę całej bryły. Jednocześnie po wejściu do środka naprawdę jakość materiałów na przestrzeni też tych lat, przecież od początku pracy w polskim karawaningu mam styczność z tą marką. Benimar na przestrzeni 5-6 ostatnich lat naprawdę wyrósł na porządnego gracza ligi średniej. Warto zaznaczyć, że Benimarów w Polsce sprzedaje się naprawdę, naprawdę dużo. Trafiają te samochody nie tylko do klientów indywidualnych, ale również to świetna propozycja, takie T0 to świetna propozycja również jako samochód przeznaczony do wypożyczalni. 7 metrów 39 cm, ponad 60 tysięcy euro cena. Mileo 268 to nowość na 2021 rok w gamie samochodów półzintegrowanych marki Benimar, która pojawiła się na Caravan Salon 2020 w Düsseldorfie. Co znajdziemy w środku? Dwa miejsca do jazdy z przodu, dwa miejsca do jazdy z tyłu, cztery miejsca do spania. Przednie łóżko jest opuszczane i niekoniecznie muszą tam spać dzieci. Jak mnie poinformował sprzedawca, ma ono na tyle duży udźwig, że dwie osoby, nawet cięższe, moje postury, zmieszczą się tam bez problemu. Drugie łóżko znajdziemy z tyłu. Układ jest jak najbardziej standardowy, natomiast warto jednak zwrócić uwagę na to, jak długi i przestronny znajdziemy tam blat roboczy w kąciku kuchennym. Zmodyfikowano również wejście pod tylnym łóżkiem do garażu. Bez problemu możemy do niego przedostać się od wnętrza pojazdu bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Jest to fajne, ciekawe rozwiązanie nie tylko pod kątem przewożenia bagażu i akcesoriów, ale również pod kątem posiadania psa chociażby. I warto zwrócić uwagę, że Benimar, teoretycznie hiszpańska marka pochodząca z bardzo pięknego i ciepłego kraju, w którym słońce świeci 300 dni w roku, przygotowała wersję Nordcap. Charakterystyczne znaczki znajdziecie w całym samochodzie. Co to oznacza? Że ten konkretny model jest przygotowany do użytku przez cały rok. Posiada specjalny pakiet zimowy, który zawiera chociażby dodatkową izolację czy podgrzewany i izolowany zbiornik na wodę szarą. Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to oczywiście design całego samochodu. Na 2021 przygotowano nową kleinę zewnętrzną, nowe materiały w środku. Całość prezentuje się naprawdę elegancko i jestem skłonny powiedzieć, że Benimar zaczyna aspirować do bycia marką gdzieś tam powyżej pewnej średniej, którą zazwyczaj znamy na polskim rynku. Pomimo tego, że widzicie tutaj podwozie Fiata, to macie również możliwość zamówienia tego pojazdu z silnikiem Forda i na podwoziu Forda. To bardzo ważne w kontekście utrzymania podobnego pułapu cenowego, co widzimy tutaj w Niemczech. W Polsce dzięki temu, że kupujemy takie auto na Fordzie, nie płacimy wysokiej akcyzy.